Zlot robimy kontynuację naszego projektu wielkiego. Robimy dzisiaj kolejną edycję tych nagrań ze scenkami. Będziemy mieli swój taki teledysk, no nie? Robimy sobie zlot i tak bierzemy samochody typowo do z Forza Horizon 5, czyli nie wiem, może być to Senna, chociaż Senna była... Boże, skąd ten samochód tutaj? Senna była tydzień temu. Weźcie jakieś takie typowe dla Forza, zresztą, kurde, no to mogą być po prostu jakieś sporty samochody, tak? Myślę, że to nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Na początku mieliśmy takie charakterystyczne, w poprzednim zlocie mieliśmy takie charakterystyczne wozy dla Forza Horizon 4. Teraz możemy wziąć jakieś chyba takie inne, no. To i tak najważniejsze w tej grze jest to, że my się spotykamy. Ludzie są najważniejsi. A gra to jest tylko miejsce, gdzie my to robimy, no nie? A im lepsza gra, tym lepsze wrażenie ze spotkania, no. Jezu, co ja tu zrobił? Dobra, zaczynamy, ja sobie tutaj wskakuję do mojego centrum zarządzania. Wbiłem, okej. Okay. Ja sobie wybieram jakąś furę, wy też już sobie wybierajcie. Siema, Schaboszczak. Coś czuję, że ten teledysk nie wyjdzie. No, dzisiaj widzę, że coś nadpobudliwi są. Dzisiaj są chyba nadpobudliwi. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Właściwie mój samochód chyba jest mało ważny, skoro ja będę nagrywającym. Nie chcę mówić kamerzysta, bo to tak teraz nieładnie mówić kamerzysta, no nie? To prawie jak przekleństwo. Ha, no a wezmę tego ze sobie Mustanga. Będę was nagrywał, weźcie jakieś takie fajne samochody. Jakoś tak normalnie stunigowane, nie na jakieś tam, kurczę, milion koni. A ci się jeszcze nie zdążyli złożyć tutaj, bo widzę, że tam parkowali. Zobaczmy jak zaparkowali. Nie, pojechali już, już się wszyscy rozjechali. Nie, są jeszcze zaparkowani, są, są. O, jest Speedtail, zobaczcie. Jest Speedtail. Jest Bugatti Chiron pomarańczowy? Coś nowego. Jest... Kurde, ten Speedtail wygląda fajnie. On tutaj w tej grze dziwnie się prowadzi. On powinien w rzeczywistości bardzo dobrze się prowadzić. Znaczy w tej grze powinien bardzo dobrze się prowadzić, bardzo szybki, a tutaj jest taki... No skręca niezbyt dobrze. Dobra, wiecie co? Robimy tak. Jedziemy sobie w jakieś miejsce. I ja już mam właściwie wybrane miejsce, gdzie my zrobimy pierwsze nagrywki. Weźmy tak, pojedziemy sobie może... Tu był taki zakręt, gdzie chciałem ustawić kamerkę. To ustawmy sobie tę kamerkę, może... Tutaj sobie podjedziemy i tam będę was nagrywał. Zaczniemy sobie tam pierwsze takie nagrywki. Pa, pa, pa. Ale brzmi ten samochód, kurczę, fajny. Powoli, no nie za szybko. Tam sobie dojedziemy, tam się spotkamy, ale ja was chcę nagrać podczas jazdy i dzisiaj nagramy tak. Pierwsza ta scenka to będzie podczas jazdy. Kolejna scenka będzie jak my się gdzieś tam zbieramy na zlocie, czyli jak parkujemy, czyli jak tam razem gdzieś coś robimy ciekawego, no nie? I to będą dwie pierwsze scenki, a kolejne to zaraz coś wymyślimy. Pierwszą chcę nagrać tam, bo tam będę mógł wysoko na skalę postawić kamerkę i myślę, że to będzie ciekawie wyglądać. Oż ty kurde, ten samochód chyba do driftu zrobiłem. No, jest taki driftowy. No to nie szkodzi. Trochę nim podriftujemy. Byleby dojechać od tej... No będę nagrywał tak, no więc mój samochód jest tak mało istotny. Dobra, i teraz zrobimy tak, tu są takie dwa zakręty. Zastanawiam się, który będzie wyglądał dobrze. Wy będziecie jechać tą drogą, tak jak ja teraz jadę, w tą stronę co jadę. I będziecie jechać tak w miarę w grupie, tak jakbyście się ścigali, no nie? Coś takiego zrobimy. Coś takiego możemy zrobić. Tutaj jest nasz cel. Ja się ustawię gdzieś samochodem tak, żeby mnie nie było widać. O, gdzieś tutaj na przykład. I wejdę w tryb drona. I już za chwilę zaczynamy. Aha, ustawię wam punkt. To słuchajcie. Wystartujcie sobie gdzieś z tego miejsca, tak jak wam zaznaczyłem teraz, i będziecie jechać w moją stronę i gdzieś tam mnie wyprzedzicie, nie? Tylko jak będziecie jechać, to nie chodzi o to, żeby tutaj wygrać jakieś zawody, tylko udawajcie, że się ścigacie, starajcie się za bardzo nie zderzać ze sobą. No nie, i myślę, że będzie spoko wtedy. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy mam scenkę do nagrywania. Aha, mam scenkę do nagrywania. Dobra, tu się wyłącza HUDA i teraz dajcie mi chwilkę, ja was wystartuję. Dajcie mi tylko chwilkę jak ten, żebym sobie tutaj kamerę ustawił. Masz tutaj kamienie w powietrzu są, widzicie? Bardzo dobra gra, bardzo dobra gra. Co te kamienie w powietrzu tu robią? Nie wiem. Dobrze, nieważne, tutaj jest zakręt. A, tu jest murek, którego nie mogę przejechać tym dronem.
Ale chodzi o to... O ty kurde, patrz, nie mogę tam dronem polecieć dalej. Nie szkodzi. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Dajcie mi chwilę, tutaj muszę się rozstawić z kamerą. Kamera do góry. O, i tutaj jest murek, którego nie mogę przekroczyć, żeby ten zakręt był. O to mi chodziło. Dobra, to będzie nasza pierwsza scenka. Stabilizowało się tym, tak? Dobra, słuchajcie, na 3, 4 startujecie. Będę odliczał do 3, do 0 i wy startujecie, ok? Odliczam. 3, 1, start. No i jedźcie sobie tak powoli w okolicy 120 do 200 km na godzinę i udawajcie, że się ścigacie. Teraz jest inna pora roku, więc to też ciekawie wygląda, no nie? No w sumie niewiele się różni od tego, co mieliśmy tydzień temu. O, super, super. Chociaż powiem wam, ojej, ta grafika, boże, paskudnie wygląda, no nie? Wygląda jak z jakiegoś Need for Speed'a Carbona albo coś takiego. Co polecasz najstraszniejszy horror, jaki widziałeś? Wiesz co, na Netflixie są... jest taki serial, który nazywa się... Serial... Aaaa! Wyleciało mi z głowy, oni mają tam takie nazwy. Skupiony jestem teraz na tym tutaj nagrywaniu. Ciężko mi teraz znaleźć w głowie tą nazwę. Ale jest coś takiego hardkorowego. Dobra, no to będziemy sobie jechać zaraz dalej, tylko tak, teraz zrobiliśmy sobie tą scenkę, pojechaliście doskonale, o to mi chodziło, zrobiliście to bezbłędnie, tak jak trzeba było, ktoś tam wyleciał za murek, ale nie szkodzi, to się wytnie, jak to się mówi. Dobrze, lecimy dalej z nagrywkami, tutaj sobie zrobimy tak, tu sobie zrobimy jeszcze takie charakterystyczne miejsce. Dobra, to chodźmy może teraz tutaj na lokomoty... A czekaj, coś mamy bliżej jeszcze takiego fajnego? Chyba nie, takiego nie mamy. O, dobra, to chodźmy na lokomotywownię i zrobimy tutaj taki niby zlot, że wy przyjeżdżacie, ustawiacie się na miejsce, tutaj jest taka fajna miejsce do zrobienia zlotów i tu, że wiecie, ustawiacie się na miejsce i tam, no po prostu robimy takie spotkanie, no nie? Jakby to też te nasze live'y, te nasze odcinki, to też taką, często robiliśmy sobie tutaj zloty i myślę, że to będzie ciekawe dla nas, jak sobie to zawrzemy w tym naszym teledysku jako kolejną scenkę. Tylko wiecie co? Chyba będziemy musieli trochę poczekać, bo robi się noc, a w nocy no niewiele widać, że tak powiem, gówno widać, więc będziemy musieli poczekać, aż nam ta noc przejdzie. To nie wiem, czy za ten czas nie zrobimy na przykład jakiegoś wyścigu albo coś, no nie? Góry przy jeziorze? Jakie góry przy jeziorze? Kurde, gdzie ja pojechałem naokoło? Nieważne. Słuchajcie, nie pytajcie się mnie, czy się coś opłaca kupić, czy nie. No sami musicie zdecydować, co wam się opłaca. Ja nie wiem, czy wy zarabiacie 20 tysięcy złotych miesięcznie, czy 20. Musicie sami zdecydować, co wam się opłaca, tak? Dla jednego będzie się opłacać kupić Ferrari, a drugi powie, że... jemu się nie opłaca, bo ma już dwa w garażu, no. Każdy sam musi ocenić, co mu się... Ja też mam słaby komputer. Ten mój stacjonarny, no. Już powiem ci, że grałem teraz w Riders Republic, w tę grę taką o tych rowerach, nie rowerach. I słabiutko, słabiutko. Przycinki, nie przycinki. Gdybym nie miał laptopa, to nie nagrał dla was nic. A dzisiaj się pojawił fajny odcineczek z Riders Republic. Fajna giera, taka chillowa, typowo chillowa. Może tam też jakiś zlot zrobimy albo coś? Zlot na rowerach, byłoby fajnie. Wczoraj na live graliśmy w Farming Simulator 19 i odkryłem, że w farmingu są hulajnogi. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy zrobili zlot hulajnogami w farmingu. A tam maksymalnie na serwerze może być ile? 16 osób? Czy coś takiego? Byłoby spoko, nie? Siemam, okej. Na hulajnogach. Tylko te mapki są tam takie trochę małe. Myśmy musieli jakąś mapkę z takimi przeszkodami sobie znaleźć, żeby, wie, żeby jakoś ciekawie pośmigać tymi hulajnogami. Fajne by to było. No i słuchajcie, do ETS-a, do konwoju teraz można dodawać modyfikacje. Więc jak zrobią promoca, to gościu! Jak zrobią promoca, żeby można było grać na tej najnowszej wersji ETS-a, to jedziemy na promocję, chłopie, do tego. Na drogę śmierci robimy tam zlot ciężarówek, albo może pojedziemy sobie do Hiszpanii jakimiś, wiesz, Mustangami albo coś takiego. Nie musi być jeszcze ciężarówkami. Wyobrażacie sobie taki zlot w ETS-ie, że jeździmy po całej Europie samochodami sportowymi? Fajne by to było, myślę. W ten... wiecie co, nie będziemy nic nagrywać w nocy, bo fajnie czasami te światła wyglądają, ale bez przesady, no nie.
Za tydzień w jesień będzie urywek z driftu do teledysku? Z driftu? A czemu z driftu? Nie, jeszcze nie myślałem o tym. Możemy zrobić w sumie z driftu, ale... Myśmy musieli znaleźć jakichś dobrych drifterów w ekipie, czy nie? Za tydzień będzie chyba jesień tutaj w grze. Teraz jest lato, zdaje się, no nie? Dobrze, i dojeżdżamy sobie. Tylko musimy tu chwilę poczekać, no bo co? Tak, na razie sobie tu, nie wiem, no, jechać gdzieś czy nie jechać. Nawet nie wiem, która tutaj jest godzina w grze. Która jest godzina tu w grze? Tu gdzieś zrobimy sobie ten zlocik. Także zerknijcie na chwilkę na live'a, jak słuchacie tylko audio, to zerknijcie teraz na live'a. Już wam pokazuję, o co tutaj biega. Czekaj, tego kasztana trzeba wywalić, bo on coś tutaj robi problemy cały czas, no nie? Ciągle się we mnie wpiernicza, ja już go tu namierzyłem. Będziemy mogli kogoś innego doprosić, drużyny A. Już żeś narozrabiał dzisiaj, za dużo tego rozrabiania. Ja to wszystko obserwuję tutaj. Doprosimy kogoś innego, nie wiem, czy ktoś jest w tym. Dodatkowo. Zapraszamy. Okej. I teraz tak. Jedziemy sobie w taki sposób, tutaj jest taka dróżka, ten dojazd, no nie, w to miejsce. I tą drogą sobie przyjedziecie, tutaj jest do staranowania takie ogrodzenie. To tym się nie przejmujcie, to jakoś tak nagramy, że nie będzie tego widać. No i wy sobie tutaj zajeżdżacie i jakoś na ten parking spróbujcie się tak poparkować ładnie, okej? I ja będę nagrywacielem. No. Ja chciałem powiedzieć, Boże. Ja będę nagrywającym, nie nagrywacielem. Jakie słowo dziwne, ty. Ja będę nagrywającym. Kto mi tam z tyłu? Ja będę nagrywającym i tutaj jest taki parking. Po prostu się tu poustawiacie. Przyjedziecie w to miejsce. Cyk, cyk. Postarajcie się według linii, no nie? I tyle. I ja wam dam znać, kiedy, co i jak. Żeby to wyglądało tak, że wy tu dopiero co przyjechaliście. I wiesz, robimy takie spotkanie, no nie? Dobra. To ja się gdzieś tutaj z boku ustawię. Cyk, gdzieś tutaj samochodem. Będę nagrywacielem. Co to za słowo jest w ogóle? Idź pan do ciula. Nagrywacie. No, gdzieś tam sobie poustawiajcie się na początku tej drogi, tego nie będzie nawet widać. Dobra, ja już sobie tu ustawiam kamerę. Już. O, fajnie, że nie widać tych ikon wyścigowych, no nie? To można rozpocząć chyba jakiś tryb. A tutaj widać bardzo dokładnie na tej kamerze obszar doczytywania terenu. W Forza Horizon 5 będzie dużo większy. Dobra, jeszcze chwilkę poczekam, aż się poustawiacie i za chwilkę was wystartuję. Wielki nagrywaciel teraz. No może mógłby być jakiś potwór, kurde, w Wiedźminie czy coś, no nie? Jakiś boss, wielki nagrywaciel. O Boże. Co ja żem tu nagadał? Dobra, nieważne, słuchajcie. Zaczynam odliczanie. 3, 2, 1. Możecie jechać. Wielki nagrywaciel nagrywa. Możecie już jechać. Możecie wolniej, możecie trochę szybciej. O, tak jest w porządku. Bardzo fajnie to wygląda, no nie? I powoli się tam ustawiajcie. Ja zaraz zmienię położenie kamery. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie. Starajcie się nie być poza mapką, nie robić teraz zdjęć, bo jesteście wyblurowani w trybie drona. Ten w ogóle znikł, no nie? Tutaj jaka fura stunigowana. To też ma być hołd dla tych naszych zlotów, które żeśmy tutaj zrobili. Się fajnie powycina. Teraz możemy wyjść z tego i ja bym jeszcze chciał, coś z wyścigu nagrać, bo też żeśmy to trochę tu wyścigi to nie były tak za bardzo popularne u nas, no nie? Myśmy przeważnie robili jakieś zloty, o tego typu rzeczy, a wyścigi to były takie nieciekawe. Dobra chłopaki, dzięki, fajnie to wyszło. Teraz pojedziemy sobie gdzieś indziej. W mieście mieliśmy chyba musimy jeszcze koniecznie nagrać. Nie wiem, czy nie poczekamy na przykład 2 tygodni do następnego zlotu, aż będzie zima. I wtedy byśmy nagrali takie już ostatnie scenki, z których by się skleiło. Ten teledysk nie będzie jakiś długi, on będzie trwał jakieś 2 minutki, góra, coś takiego. Ja już sobie nawet piosenkę wybrałem. Mam 2 piosenki do tego teledysku. Będę musiał poddawać dźwięki samochodów. Jeszcze sobie ponagrywam, wiesz, tutaj te okolice, przyrodę. No nie? Ponagrywam takie opustoszałe ulice. Wiesz, fajnie to będzie wyglądać, myślę. Także to, że my sobie tutaj nagrywamy te scenki, to jest taki tylko dodatek, bo jeszcze dużo będzie poza tym rzeczy. Co tutaj takie szare kolory są w tej Forzie? Powiedzcie mi, o co tutaj chodzi?
szaro buro tutaj w tej Wielkiej Brytanii. Ja nie mogę się doczekać, jak wy sobie wbijecie do Meksyku razem ze mną i będziemy sobie zwiedzać ten świat, że zrobimy taki realistyczny offroad, że będziemy jeździć po, wiesz, po dżungli tak powolutku. O, to będzie ciekawe. Będziemy sobie zwiedzać, będziemy szukać jakichś tam znajdziek i tak dalej. Będzie naprawdę fajne, myślę. Dobra, przy zamku robiliśmy ostatnio sobie jakieś tam rzeczy, no nie? Także zamek mamy odhaczony, nie chcę tak dwóch lokalizacji, znaczy jednej lokalizacji dwa razy wykorzystywać, to tak trochę bez sensu. Dobra, kurczę, co by tu jeszcze? Musimy zrobić coś w festiwalu Horizon na pewno. Musimy zrobić coś samochodami takimi do dirtu. To może zróbmy to, wiecie gdzie? Ja wam pokażę. Zróbmy to na tej takiej arenie, gdzie tam się możemy taplać w błocie, nie, i tak dalej, no nie? Czekaj, było tutaj. O, będziemy się tu taplać w błocie. Tam sobie pojedziemy i tam nagramy jeszcze jedną taką scenkę, ale już samochodami dirtowymi, dobra? Już wam pokazuję, tylko wezmę sobie furkę. A, zaznaczyłem już, okej, dobra, nieważne. Wezmę sobie furkę, jakąś taką offroadową. Jakiś tam, nie wiem, cokolwiek. Może być Honigan, takiego charakterystycznego dla... Może być Nomad. Cię nim głupio jeździ na kierownicy. Ja wezmę sobie chyba... No, tutaj ta mapa strasznie. Nie wiem, czemu wybrali tą Wielką Brytanię, naprawdę. Do tej pory tego nie rozumiem. To mnie boli, no. Boli mnie to strasznie do tej pory, mimo że tyle godzin w tej grze spędziłem. Wielka Brytania, taki smutny kraj, przecież to jest taka druga Polska, tam też cały czas pada, szaro, buro, ponuro jest, no. No tak, tam jeszcze chyba częściej pada jak tutaj, no nie, u nas. Tam nie ma w ogóle lasów, a mało lasów jest. Zwierzęta wszystkie zjedli i wybili Brytyjczycy. Tam się nic nie dzieje, no. Tak, u nas się jeździ po właściwej stronie drogi, no. Polska nie jest taka zła. No są takie lepsze obszary, no nie? Ale Wielka Brytania kojarzy mi się z takim strasznie surowym klimatem, że taka prawie, że Islandia. Nic tam nie ma chyba ciekawego. A właśnie chyba taki surowy klimat jest właśnie chyba ciekawy, no nie? Nie wiem, kurde. A trzeba być chyba masochistą, żeby chcieć tam mieszkać, jak myśli? No nie, no na pewno są jakieś tam fajne miejsca, żeby sobie zobaczyć. No ja bym chyba nie chciał. Ci pojechali na skróty. Ja też jechałem na skróty, no nie będę się śmiał. W jakim kraju chciałbym zobaczyć Forza Horizon 6? Kurde, no ciężko sobie wyobrazić coś lepszego od Meksyku. Meksyk, kozak, naprawdę. Dobra, jedziemy tam na dirt. Dubaj? Dubaj to pustynia jest, tam jest tylko... Co? Tam jest tylko to miasto bez systemu kanalizacji. Słyszeliście o tym, że w Dubaju nie ma systemu kanalizacji. Więc jak ty robisz pupu w Burj Khalifa, to musi przyjechać ciężarówka i to zabrać. Tam nie ma kanalizacji, nie przemyśleli tego. Poważnie. Kurde, kanalizacja w każdej polskiej wsi jest. A tam w Dubaju nie ma. O Boże. Ale Dubaj teraz podupada. Przez tą pandemię wszystko tam podupadło ponoć. Rosja? Nie no, serio, ciężko sobie wyobrazić coś lepszego od Meksyku. Musieliby zrobić na przykład, że połączyliby kilka krajów ze sobą, żeby to było jakoś ciekawie. Że możesz na przykład podróżować sobie samolotem z jednej mapy na drugą, jakiego. No to by było może wtedy ciekawe. Dobra chłopaki, widzę, że fajne samochody sobie wzięliście. I tutaj tak naprawdę nie będzie nic nadzwyczajnego. Nagramy sobie tutaj dwie scenki. Już jesteście właściwie w dobrym miejscu, bo tutaj jest tak dosyć szeroko, więc uda się tutaj, myślę, że ciekawie to nagrać. Zrobimy tak, będziecie sobie jechać tą główną drogą i będziecie sobie jechać taką po prostu, nic nadzwyczajnego. Robicie sobie hopy, zrobimy taki jakby niby wyścig tutaj, ok? Zaczniemy sobie od tego miejsca gdzieś tu na początku. Francja już była, może Hiszpania? No i ja was stąd wystartuję i pojedziecie sobie tą główną, najszerszą drogą. Chyba każdy skojarzy, o co chodzi. Ja się tutaj... O, tak jak zresztą jest ustawiony ten checkpoint, który wam ustawiłem. Ja się odstawię tutaj na bok. Kurde, jak te opony jak te opony tutaj spadały, które teraz przewróciłem w grze, to chciałem coś tutaj złapać na biurku, żeby mi się nie spadło. Boże, kurde, jakiego laga mózgu można załapać. Okej, wchodzę w drona. Fajnie, fajnie to wygląda.
Ja już ustawię sobie tylko dronika. Myśmy tu robili chyba zresztą hopsalnie jakieś, nie? Tylko nie w tym klimacie. Było coś. Dobrze, boys, możecie startować. Ja was wystartuję. 3, 2, 1, start. O, albo Afryka. Afryka dzika, już dawno odkryta. Fajnie. No, Hiszpania w sumie prawie jak Meksyk. Macie rację. Zgadzam się. Super, super to wyszło, chłopaki. Kurde, ja sobie przypomniałem, że myśmy nagrywali scenkę podobną, tylko że na tej hopce na górze. Więc ciekawie to zmontujemy po prostu. Dobra, to mamy zrobione. No i teraz zostało nam... To już się przeniesiemy, już się przeteleportujemy. Chodźcie do festiwalu Horizon i tam zrobimy coś specjalnego. Tutaj zrobimy sobie... Tu jest takie miejsce oświetlone bardzo ładnie, no nie? Brazylia by była dobra, taki zarośnięty Meksyk po prostu. Nie możesz dojść do grupy, bo jest pełna grupa. Mamy tutaj 12 osób już, wiesz? Dobra, patrzcie, jaki robimy myk teraz. Teraz musimy się tak ładnie ustawić tutaj w tym miejscu. Kurde, ale teraz jest tak jasno, to źle to wygląda trochę, no nie? Dobrze będzie. Ustawcie się tak, jeden tutaj, z tej strony, drugi z drugiej. Coś takiego. Ja wam tylko pokazuję przykład, zaraz się stąd przeniosę, bo jak wejdę w tryb drona, to mój samochód chyba będzie ghostem wtedy. I nie ruszajcie się w tym miejscu, tylko sobie bądźcie i ja przelecę tak dronem tutaj. Może po prostu zróbmy tak, że jeden z jednej, drugi z drugiej strony i myślę, że to będzie fajnie wyglądać. No, pewnie, że mnie w tym miejscu nie będzie, tak że będziecie mogli nawet moje miejsce tutaj zająć. Okej, to już wiecie, o co chodzi, ja się przeniosę gdzieś samochodem, żeby wam nie przeszkadzać. Nie mogę tu trafić, dobra. Już włączam drona. O, super, super, super się ustawiacie. Postarajcie się, ja wiem, że to czasie tak trudno zgrać z totalnie obcymi osobami, bo przecież wy się nie znacie między sobą, no nie? Postarajcie się jakoś tak równo. Tutaj jest trochę krzywo. Może chodźcie tymi samochodami, wyjdźcie z tego tunelu i chodźcie tutaj na zewnątrz, bo to tam trochę was słabo widać. Nikogo nie ma tutaj z drugiej strony. Poustawiajcie się też z drugiej strony, żeby to było tak symetrycznie, samochód do samochodu. Tak w miarę, no wiadomo, że nie musi być perfekcyjnie. Tak, w tym tunelu w nocy super wygląda, to prawda, no. Tak pod skosem, jak było wcześniej, tylko żeby było porówno graczy z jednej i z drugiej strony. Ciężko będzie wam się to zgrać, ja wiem, rozumiem to, no. Ale czasami udaje wam się bardzo ładnie poustawiać, więc myślę, że tym razem też sobie dacie radę. Scenka z klasykami? Chyba nie było takiego motywu klasycznego, no nie? Kurde, tu się ktoś wrąbał na bogato. Chyba będzie zrobił... O, bardzo, bardzo ładnie już wam wyszło, super. Superowo jest teraz. Tylko spróbujcie jeszcze dojechać do samej ściany tymi samochodami. Jeden jest krótszy, drugi jest dłuższy, a zobaczcie, jak to wygląda od tyłu, nie? Taki totalny nieład jest. Równajcie się samochodami trochę do tyłu jeszcze. Senna, tam widzę, że Lancia Delta do tyłu. Żebyście mieli tyłki na równo ze ścianą. Bo zobaczcie, jak jest krzywo. Tu nie ma ładu i składu teraz. A im lepiej się ustawiecie, tym lepiej będzie wyglądać na nagraniu. Tutaj jeszcze Macan do tyłu trochę. Po prostu do tyłu trochę się wycofajcie. Tak żeby był, o, wasz tyłek na równo ze ścianą. Tak jak teraz zrobił ten RS200 tutaj. O, dokładnie tak. Ja wiem, że niektóre samochody są dłuższe, drugie krótsze, inne krótsze, ale to i tak będzie ładnie wyglądać w kamerce, także się nie przejmujcie, jak wasz samochód będzie gdzieś tam schowany. Dobrze to będzie wyglądać, mówię wam. Bardzo dobrze jest, bardzo dobrze. Okej, jeszcze tutaj ten fokus może się troszeczkę poprawić. Jest strasznie duży, on powinien być z tyłu, ale już dobra. Zrobimy tak, że nagram od końca. Z tym biurikiem można do tyłu trochę cofnąć, zielonym biurikiem. Ja tutaj tak przelecę kamerko. Dobra, jeszcze raz. To Chevrolet jest, tak? To się pomylił. Super, jeszcze to konfetti tutaj latające. Spoko, Konrad, dodam. I bardzo ładnie, chłopaki, to wyszło. Podobało mi się. I co, chyba mamy scenki ponagrywane, no nie? Jak myślicie? Wystarczy nam? Czy coś jeszcze? Tak, to prawda, że fajnie by było, jakby auta były motywem może poustawiane. Ale wiesz, to nie jest taki typowy zlot. Tutaj chodzi o to, żeby uczcić pamięć generalnie tej gry, no nie? Więc tu chyba nie chodzi o to, żeby był jakiś konkretny motyw. Przynajmniej ja to taki mam na to plan. Tak sobie to ubzdurałem w głowie i taki plan próbuję tu realizować. Wiesz, to nie jest taki, jak robią te na przykład... O, czekaj, bo tu chciałem podriftować. Ten samochód chyba nie mam do driftu. Jak robią te takie after mówi, nie? Z jakichś zlotów samochodowych, to pewnie o to wam chodzi, żeby zrobić to tak stylistycznie. A mi chodzi konkretnie o to, żeby
uczcić raczej pamięć tej gry, niż robić jakiś taki typowy zlot i aftermovie z tego. Taki teledysk typowo. No, taki jakiś mam plan. No, któryś z tych Mercedesów miałem zrobiony na scenka z driftem z góry. To ja już ponagrywam po prostu tymi samochodami, bo to ładniej będzie wyglądać, jak ja będę jechał. Nie, że ja ładnie driftuję, tylko lepiej będzie to wyglądało, jak jakiś gracz będzie nagrywał siebie. O, w ten sposób, nie? Wtedy będzie płynniej, a tak jak gracz nie nagrywa, nagrywa innego gracza, to zawsze są jakieś lagi sieciowe. O Jezu, ten samochód nie jest na drift. Ja go chyba zrobię. Tak, Forza Horizon 5 za tygodnie się zleciało, no. Ej, bo dopiero co oglądaliśmy przecież pierwsze zwiastuny na E3. Prawda? Kiedy to było? A to już czerwiec.